Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo spontaniczny live, także zobaczę, kto dołączy. Już chciałam przejść, bo to jest a propos tematu z postu, czyli takiego dzisiejszego, który sobie wrzuciłam. Może w ogóle zobaczę, czy to idzie. O tym, że nie chodzi o to, żeby jeść idealnie, tylko chodzi o to, żeby jeść, żeby mieć spokój w temacie jedzenia. I tam były tam też drobne rozmowy. I tak sobie pomyślałam, że w ogóle to jest fajny temat do takiej krótkiej refleksji, nieraz poruszany już, bo było też takie nagranie wcześniej o perfekcjonizmie, o tym, żeby unikać perfekcjonizmu w temacie jedzenia i tak dalej, bo uważam właśnie, że nie chodzi o to, żeby jeść idealnie, tylko chodzi o to, żeby mieć spokój w temacie jedzenia. A osoby, które cierpią na zaburzenia odżywiania, dążą do ideału, dążą do perfekcjonizmu w różnych obszarach życia, a perfekcjonizm działa na nas tak, że na przykład no właśnie, jesteśmy bardzo niezadowoleni z siebie, jeśli te nasze starania nie przynoszą i tego idealnego efektu, a przy zaburzeniach odżywiania bardzo trudno o idealny efekt, bo idealnie to jest przez tydzień, trzy, miesiąc, czasem pół roku, a potem następuje to, o czym piszecie, czyli rzucenie się na przykład na jedzenie, taki silny nawrót i to bardzo uderza w poczucie własnej wartości, w pewność siebie i w myśleniu o sobie, ale to mówię, dotyczy też różnych dziedzin życia i ten perfekcjonizm jest próbą sprawowania kontroli nad światem, nad sobą, po to, żeby gdzieś tam czuć, że właśnie jestem w porządku, jestem wartościowa, bo potrafię kontrolować i póki kontroluję, jest fajnie, jestem uśmiechnięta i zadowolona, a jak nie kontroluję, to leci to mniemanie o mnie samej i moje emocje, bo jakby przeciwieństwem kontroli jest zaufanie i jakby perfekcjonizm to jest próba uzyskania pewnej kontroli po to, żeby poczuć bezpieczeństwo, żeby poczuć się dobrze. Działa to odwrotnie tak naprawdę, bo nie da się. Perfekcjonizm jest ideałem nie do osiągnięcia, w związku z tym, co zawsze będzie w nas uderzało. W dodatku, bojąc się podejmować różne działania, znaczy nie podejmujemy różnych działań, ponieważ albo boimy się, że nie zrobimy tego idealnie, albo że zrobienie tego idealnie zajmie nam za dużo czasu i wysiłku, w związku z tym w ogóle nie podejmujemy działań. I jak nie podejmujemy tych działań, no to też jesteśmy niezadowoleni z siebie, że nie podjęliśmy. Także mam wrażenie, że perfekcjonizm no na wiele jakby sposobów nam to życie utrudnia. I nawet teraz w grupie Emocji się nie je, nie trwa kurs, jest między edycjami, ale też ponieważ działa ten klub, czyli cały czas dziewczyny mogą ze sobą rozmawiać i jej też jest moje wsparcie, toczy się taka właśnie dyskusja na temat aktywności fizycznej i właśnie znowu się pojawił wątek perfekcjonizmu w podejściu do aktywności fizycznej i sobie gdzieś tam właśnie o tym dyskutujemy i rozmawiamy. Ja też przygotowałam tydzień temu nagranie, ale właśnie jeszcze ze względu na emocje się nie je, na szkolenie nie opublikowałam, ale też właśnie o tym, jak moja aktywność fizyczna jest bardzo nieidealna i też wpisałam w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie dziewczynom taki post: jeśli chodzi o aktywność fizyczną, nie musi być idealna, rób to, co możesz, z tym, co masz. I ciągle to się to samo powtarza, rób to, co możesz, z tym, co masz, to nie musi być idealne, bo jak będziesz czekać na idealne, to się nigdy nie stanie. Inny taki wątek a propos jedzenia, mam wrażenie ważny, że mam czasem, czy widzę powtarzanie takich sloganów, które są wartościowe, ale mam wrażenie, że wartościowe, ok, ale troszeczkę inaczej wypada to przy osobach, które mają zaburzenia odżywiania, bo tak jak ja o sobie myślę, ja miałam zaburzenia odżywiania, ja kiedyś zajadałam emocje i stres, ja kiedyś byłam uzależniona i to mnie nie definiuje teraz w ogóle, ja teraz mam spokój w temacie jedzenia, to jest całkowicie za mną, natomiast w moim mózgu są pewne ślady nadal, które się czasem włączają i czasem są takie przebitki, flashbacki. I na przykład coś takiego się pojawia, kiedy ja czuję jakąś podniesienie pewnego napięcia, ekscytacji związanej z jedzeniem. I to mi trochę przypomina tę sytuację kiedyś i na różne sposoby, bo to jest tak, albo za dużo mówienia o jedzeniu, albo za dużo, nie wiem, czego. Jedzenia to nie, bo ja nie jem za dużo, to jakby,
czasem jak coś, na przykład podjem, nawet owoca podjadam, to od razu jest takie przypomnienie, ja nie chcę tego robić. Albo w takich sytuacjach, na przykład się zastanawiam, ojejku, czy dobrze moje dzieci karmię, albo moje dzieci nie jedzą tak za dobrze, na przykład jak taka myśl przychodzi do głowy. Jeśli czuję w sobie tylko jakiś rodzaj niepokoju związanego z jedzeniem, mówię sobie stop, najważniejszy jest spokój w temacie jedzenia, tak? Więc ja, jeżeli ja mam na szali, stawiam jeść zdrowo, bardzo zdrowo, i mieć spokój w temacie jedzenia, ja wybieram spokój w temacie jedzenia, ponieważ ja jestem osobą, która miała w tym temacie kiedyś zaburzenie i będę kiwała głową i mówiła, tak, powinniśmy się starać jeść zdrowo, zdrowo karmić dzieci i tak dalej, i tak dalej. Ja się z tym zgadzam, ale my, osoby, które cierpią na zaburzenie jedzenia, tak, bo wy jesteście tutaj, bo macie ten problem mały czy duży, ogarnięty czy nieogarnięty, macie ten problem. Nie wszystko będzie tak jeden do jednego do Was pasowało. I nawet myślę o tym, co było wczoraj na szkoleniu. To pytanie, czy to możliwe, że jestem głodna, czy chcę to teraz zjeść? Są dwa pytania i dla wielu osób to jest nie do ogarnięcia naraz. Dlatego jeśli myślą, czy to możliwe, że jestem głodna, tak. A potem jest pytanie, czy chcę to teraz zjeść? Zaczyna się gonitwa myśli w głowie. Czy ja jem dobrze? Czy to jest dobre jedzenie? Czy to jest zdrowe? Może nie powinnam tam tak jeść? I tracą spokój w temacie jedzenia. A tu chodzi o to, to są takie słowa Doreen Virtue, która powiedziała, nie chodzi o to, żeby zachować masę ciała, tylko chodzi o to, żeby zachować spokój. Więc im więcej w naszym życiu będzie spokoju, również w temacie jedzenia, tym będzie nas to zbliżało do uzdrawiania tego apetytu i będzie nas utrzymywało w tej dobrej relacji z jedzeniem. Więc ja bym powiedziała tak, różne osoby w różny sposób, ale pamiętaj, szukaj spokoju w temacie jedzenia. Jeśli czujesz spokój wtedy, kiedy jesz w jakiś określony sposób, to okej, ale jeśli czujesz, że próbujesz jeść w jakiś sposób, na przykład chcesz jeść zdrowo, chcesz jeść dużo warzyw i owoców, ale zaczynasz się tym nakręcać, albo zaczynasz czuć wyrzuty sumienia, że może niewystarczająco dużo owoców zjadłaś, albo że niedostatecznie dużo owoców dałaś dzieciom. Jeśli coś wybija się z tego spokoju, to pierwsze jest, trzeba przywrócić sobie spokój w temacie jedzenia. I powiedziałabym, że dla wielu osób droga jest taka, że najpierw porządkujesz relację z jedzeniem, i jak masz ją w miarę uporządkowaną, czyli czujesz coraz więcej poczucia kontroli nad apetytem, coraz więcej spokoju w temacie jedzenia, to wtedy możesz sobie zacząć się zadawać pytanie, okej, to jak ja chcę jeść, tak? W sensie, co chcę jeść, w jaki sposób. Bo nawet jeśli wy próbujecie i chcę jeść zdrowo, próbujecie jeść idealnie zdrowo według wytycznych takich czy tamtych, ale cierpicie na zaburzenia odżywiania, jedzenie kompulsywne, napadowe, zajadanie emocji i stresu, to co jakiś czas będziecie wypadać z rytmu. Będziecie wypadać z rytmu, bo to będzie was wyrzucało z rytmu i to nie będzie na was dobrze wpływało. Więc moje podejście jest takie. Najpierw sobie porządkujemy relacje z jedzeniem w taki sposób, że najpierw oddzielamy jedzenie od emocji. Oddzielamy jedzenie od emocji, uczymy się metod radzenia sobie z emocjami, uczymy się radzenia sobie ze stresem, budujemy relacje ze sobą i potem zobaczymy, że będzie to, co się później dzieje, to nie muszę tak dużo zjeść, nie muszę brać dokładki, już nie muszę podjadać, już mnie tak nie szarpie na te tłuste, słodkie i wtedy robi się też miejsce w życiu na to lepsze jedzenie i też w momencie, jak naprawiam relacje ze sobą, jak jestem bardziej na siebie uważna, zaczynam siebie bardziej szanować i swoje ciało i też wchodzi wtedy więcej tego zdrowszego jedzenia, ale absolutnie nie zero-jedynkowo. Unikaj perfekcjonizmu w temacie jedzenia, staraj się jeść zdrowiej. Mam takie nagranie, uważam, że fajne 3 triki, żeby jeść zdrowiej. Paru osobom tu podrzuciłam, żeby stopniować, znowu nie czarno-biało, tylko to jest kontinuum zdrowia, tak? Że jeśli kupię bułkę ziarnistą zamiast zwykłej pszennej, to ja jestem jeden poziom zdrowszy. I co z tego, że bułka? Tak naprawdę, słuchajcie, jakbyśmy się zastanowili, wszystko jest niezdrowe w jakiś sposób. Ja nie wiem, jakie by to musiało być jedzenie, żebyśmy powiedzieli, o, to jest zdrowe jedzenie. Wszystko w jakiś sposób jest niezdrowe. Nawet jak ja pomyślę o jedzeniu z mojego ogródka, to mówię, no dobra, jedzenie z mojego ogródka, nienawożone, ale tu jeżdżą samochody, tutaj dymy są z kominów, tak? Do wszystkiego się mogę przyczepić, że to jedzenie nie jest 100% idealne, więc można oszaleć. Więc stopniujmy sobie, pomyślmy, co mogę zrobić, żeby być tak o jeden stopień zdrowiej jeść, tak? A jak czujemy w tym, że to nas bardziej spina, niż nam pomaga,
to głęboki oddech bierzemy i szukamy tego, co nas uspokoi, tak? Najważniejsze to jest to, żeby na różnych poziomach życia starać się zachować jak najwięcej spokoju i mieć również metody przywracania swojego spokoju. No ale to jest oczywiście bardzo, bardzo duży temat. Też w kursie emocji się nie je. Dużo czasu poświęcamy właśnie emocjom, rozmowie o emocjach, dlatego że nie wystarczy powiedzieć sobie, ok, nie jestem teraz głodna, to emocje zmuszają mnie do jedzenia, no bo jak nie zajem emocji, no to one będą i coś trzeba z nimi zrobić, więc cały duży obszar to jest praca ze swoimi emocjami, zaciekawienie, otworzenie się na te emocje i tak dalej, i tak dalej. I tak jak sobie myślę właśnie, jak pracujemy później w kursie emocji się nie je, bo teraz na przykład jak piszecie, bardzo jestem Wam wdzięczna w ogóle, że tak dużo piszecie o sobie, że dyskutujecie, bo ja mam zaraz jakieś tematy, bo ja tak pracuję. Jak dostanę list, dostanę wiadomość, to ja od razu myślę, jak z tego zrobić jakieś nagranie, co powiedzieć, jak przekazać to, żeby to pomogło większej ilości osób. Więc bardzo dziękuję, że piszecie. I piszecie, bo jeszcze to jedzenie jest dla Was ważne, odchudzanie jest dla Was bardzo ważne z różnych powodów, albo wyglądu, albo zdrowia. Natomiast gdzieś jak już wchodzimy do kursu Emocji się nie je, to tam właśnie znowu więcej jest. Każda edycja o czymś innym, ale tu jest relacja z domem, tu jest perfekcjonizm, tu poprzednia edycja mocno zaczęła z takim tematem: nie jestem dla siebie wystarczająco ważna, ważni są wszyscy wokoło, zajmuję się innymi, i wokół tego krążyła część dyskusji, ja też robiłam nagrania. Także to są takie tematy, wiecie, okołojedzeniowe, tematy z zakresu przyczyn zajadania, przyczyn emocji, z przyczyn emocji, tego co się dzieje w naszym wewnętrznym świecie, tego co jest nam potrzebne, żeby uporządkować relacje ze sobą, relacje z innymi. Także tam, jak sobie wchodzimy w kursie, to mówię, idziemy już inną ścieżką, taką, która jest przeze mnie sprawdzona i przez inne osoby. Ale to właśnie, z czym dzisiaj tak przyszłam naprawdę bardzo spontanicznie, w 2 minuty podjęłam tą decyzję, żeby zrobić live, to jest właśnie powrót, znowu ta myśl. Nie chodzi o to, żeby jeść idealnie, chodzi o to, żeby mieć spokój w temacie jedzenia. I bywa, bym powiedziała, że na 100% próby jedzenia idealnego będą wybijały z tego spokoju, bo każda próba bycia idealnym nam coś zaburza, ponieważ nie da się być idealnym. My potrzebujemy uzdrowić relacje ze sobą w taki sposób, żeby zaakceptować siebie nieidealną, zaakceptować siebie: jestem taka, jaka jestem. Taka, jaka jestem, jestem w porządku, jestem wystarczająca. Czy mój wygląd, to jest bardzo trudny wątek, Czy coś innego. Czasem ktoś potrzebuje dłuższej pracy takiej i terapeutycznej, czasem rozmowy, czytanie książek, uczestniczenie w jakichś szkoleniach naprawiają jakby po kroczku tą relację, ale to, no mówię, znowu zaczęłam kręcić zamiast przejść do podsumowania, ale tak już mam, że jak zaczynam, to tak tu mi się otwiera, ale z tym wątkiem, nie? To hasło, odzyskać poczucie kontroli nad apetytem i spokój w temacie jedzenia. Poczucie oznacza to, że w momencie, jak masz uporządkowaną relację z jedzeniem, nie musisz kontrolować jedzenia. Po prostu kontrola nie jest potrzebna, bo to się dzieje samo, jakoś, poniekąd, tak? I jest ten spokój w temacie jedzenia. I pamiętajmy, że jak mamy zaburzenia odżywiania, nie wszystko, co się mówi na temat zdrowego odżywiania, my możemy przełożyć do siebie jeden do jednego, ponieważ my mamy pewne rysy, takie w mózgu ścieżki wydeptane, które będą przeszkadzały w tym, tak? Mam takie nagranie, taki live, że chcę jeść jak normalny człowiek, wiele o tym myśli, chcę jeść jak normalny człowiek, więc mówię z jednej strony, a jak jedzą normalni ludzie? Często powiecie, jak sobie przypomnicie, no tak, mój mąż nie je idealnie, ale on się tym nie przejmuje, albo jest bardzo szczupły, albo moja siostra, albo moja córka. Nie znacie wiele osób, które nie jedzą idealnie, ale się tym nie przejmują i nie mają żadnych kłopotów z jedzeniem, czyli tak zwany normalny człowiek je nieidealnie. I z drugiej strony nie do końca jesteśmy tak zwanym normalnym człowiekiem, bo my mamy pewne rysy i musimy to też zaakceptować i nie tak wszystko jeden do jednego sobie przekładać. Ktoś, kto nie ma zaburzeń odżywiania, pewnie może pójść na dietę i ćwiczyć i schudnie, a jak ktoś ma zaburzenia odżywiania, potrzebuje poszukać innego wątku i zająć się innym wątkiem, wątkiem właśnie psychologii, emocji, żeby też te tematy uporządkować. No to chyba tyle, żeby się nie kręcić w kółeczko. Mam nadzieję, że to są tak dla Was jakieś kolejne inspiracje, dają Wam do myślenia. I dziękuję dzisiaj za uwagę. No i korzystajcie z grupy.
myślę, że ten tydzień jest też po to, żebyście poznały mnie, jak ja pracuję, jakim jestem człowiekiem, co możecie ode mnie dostać w ramach programu Emocji się nieje. Są rzeczy, które są bezpłatne i dostępne tutaj, ale program, tak jak mówię, jest to proces, gdzie krok po kroczku pod moją opieką przeprowadzam kursantki przez sprawdzony proces, czyli to pozwala przyspieszyć zmianę, nakierować zmianę, nie, gdzieś tam nie szukać. No ale to mówię, w tym tygodniu jeszcze będziecie miały szansę, żeby mnie poznać, żeby się zastanowić i w razie pytań zapraszam do kontaktu. Dziękuję, pozdrawiam, pa.